też będzie fajnie. Znowu będzie przebojowy, znowu będzie fajnie. Będzie samochód, będą prawie do góry, będzie wszystko. A niedługo to zobaczycie na kolejnych filmach. Zobaczymy. Moi drodzy, jesteśmy na lotnisku w Hani, czyli dolecieliśmy na Grecję. Także jeszcze odprawa, potem autobus i zobaczymy, jak droga do hotelu. Bum! Moi drodzy, i co? No i już jesteśmy zakwaterowani w Hani, w Diana Rooms, niedaleko dworca. Taki był plan, żeby oczywiście tutaj zostać, bo jesteśmy tutaj tylko na chwilkę, bo potem ruszamy, no, żeby troszeczkę pozwiedzać wyspę. W skrócie, lot przebiegł oczywiście bardzo płynnie. W Warszawie szybko wszystko było załatwione. Mocno nas nie sprawdzali, ale trzeba było wszystko wyjmować, łącznie z elektroniką i innymi rzeczami. I czepili się właściwie jednej rzeczy, że kosmetyki powinny być w jednej torebce foliowej. No i trzeba było to wszystko przepakowywać. Lot oczywiście bezproblemowo. My podróżujemy z plecakami Four Class 50 i spokojnie one przeszły w Ryanairze jako bagaż podręczny. Więc mieliśmy wykupione, że mamy dwa bagaże, jeden malutki, drugi większy i plecak się zmieścił. Lot bez problemu, także w Hani bezproblemowo znaleźliśmy się na lotnisku. Na lotnisku poprosili nas tylko o te kwitki dotyczące właśnie jak my będziemy, gdzie będziemy w Grecji, czy gdzie będziemy właśnie na Krecie. Więc tylko to, nawet nie sprawdzili nam paszportów, nie sprawdzili nam testów, ale wyrywkowo biorą na testy. Więc zdarzyło się, że właśnie Viola została zabrana na test. Czeka się 10 minut na wynik, oczywiście zawsze jest negatywny, wszystkich puszczają dalej. Ale jeżeli ktoś ma na przykład zarezerwowany autobus, no to trzeba liczyć, że te 10 minut stracicie. No i ostatnia rzecz, tak naprawdę autobus. Autobus kosztuje prawie 2,50 euro za osobę, taksówka prawie 30, więc jest oszczędność duża, więc warto było sobie zarezerwować takiego busa. Ja już go zarezerwowałem w Polsce, więc tak naprawdę fajnie, bo my mieliśmy 21.30, ale pan był tak uprzejmy, że z 21.00 troszkę jeszcze czekał na niektórych, więc nas też zabrał. Więc sprytnie, sprawnie znaleźliśmy się na dworcu, a od dworca mieliśmy dosłownie 2 minutki na piechotę na, można powiedzieć, do naszego apartamentu. Praktycznie w apartamentach jest pusto. Pani nam dała pokój, jaki chcieliśmy, można powiedzieć, więc jest super. Na dzisiaj tyle. Jutro zaczynamy kolejny dzień. Jutro mamy auto. Mam nadzieję, że z autem wyjdzie wszystko w porządku. Mamy mieć je od 10 i potem ruszamy już w trasę. Także do zobaczenia jutro. Moi drodzy, witam. Drugi dzień w Hani. Jest czwartek, 14 października, więc zaczynamy kolejny dzień. My już byliśmy na mieście, zrobiliśmy małe zakupki. Byliśmy też na śniadanku blisko dworca. Jakieś tam sandwicze plus kawka. I teraz niedługo czekamy na samochód. Mam nadzieję, że niedługo przyjedzie ktoś z samochodem i będziemy mogli jechać. No i cóż, Hania nas przywitała deszczowo. Troszeczkę popadało, już jest ok. Ale zobaczymy, co będzie dalej. Dzisiaj ma być taki dzień już pochmurny, ale my się będziemy przemieszczać, więc mam nadzieję, że gdzieś tam jeszcze dzisiaj wyjdzie słońce i dzisiaj coś zobaczymy. Także niedługo będziemy dalej jechać. Thank you.
i moi drodzy, odebraliśmy autko i ruszamy w trasę. Zatrzymaliśmy się tylko na chwilkę po wodę i ruszamy do najstarszego klasztoru, który jest tutaj na Krecie z XVI wieku. Właściwie ruiny, tam są dwa klasztory, gdzie są jeszcze mnisi, mniejszy klasztor i dalej się idzie taką ścieżką, zresztą zaraz zobaczycie i później dochodzimy do ruin takiego klasztoru, takiego fajnego mostu, a później będziemy na fajnym miejscu, gdzie jest widok na bardzo fajną, malutką plażę w takiej dosłownie wąskiej szczelinie. Sejtan, a zapomnę, co potem to wam powiem. Jeszcze pokażę wam nasze autko. Takiego mamy Peugeotika 2008. To nie jest rocznik samochodu, tylko taki model. Czy on się zbiera dobrze? Powiem tak, na tych większych górkach jest średnio, więc fajnie, żeby to było coś z napędem 4x4. Ja się spodziewałem, że dostaniemy taki samochód 4x4. On jest oczywiście lepszy niż o takie na przykład Smarty czy jakieś tam Nissany. Jest też wygodny, fajny bagażnik, wyższe koła. Więc powinno się dobrze jeździć, chociaż no nie ma takiej mocy, jak ja bym się spodziewał, ale myślę, że powinien nam wystarczyć na te kilka. I witam z fajnego miejsca. Już jesteśmy po wycieczce, nie wróciliśmy, tylko z Hani przemieściliśmy się pod miejscowość Kizamos. Jesteśmy niedaleko 5 km od Kizamos i tutaj nocujemy dwie doby. Jesteśmy w pobliżu, jesteśmy w bardzo fajnym miejscu, gdzie praktycznie mieszkamy przy samej plaży. Jest kilka fajnych leżaczków,
jest fajna tawerna z rybami, także myślę, że fajnie będzie, mamy fajny pokój. Tu zatrzymamy się na dwie doby i będziemy zwiedzać oczywiście zachodnią część wyspy, ale to już jutro. Dzisiaj może jeszcze zobaczymy, może chwilę Kizamos. Jak coś się uda, to może jeszcze Wam coś pokażę tutaj z drona. Także tak to wygląda, drugi dzień na Krecie, intensywnie. Wcześniej widzieliście i oczywiście i klasztor, i widzieliście fajną, malutką plażę i kozy, które tutaj są bardzo często wszędzie widzialne, nawet na drogach. Także jeżeli będzie coś jeszcze fajnego, to może Wam dzisiaj pokażę. Jesteśmy w tawernie rybnej, więc zamówiliśmy takie specjały typu jak dorsz. Ja zamówiłem ośmiornicę, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Jesteśmy ciekawi jak smakuje, bo podobno to jest wszystko tutaj robione na świeżo. Więc zobaczymy jak się sprawdzi, zaraz zobaczycie naszą konsumpcję. Ok, dostaliśmy, moi drodzy, dania. Ja mam ośmiornicę, Viola ma dorsza. Także wygląda to wyśmienicie. Dostaliśmy jeszcze chlebek. Także będziemy próbować. Tak wygląda w całej okazałości ośmiornica. Nie wiem, czy dobrze widać, ale świeci się ładnie, więc pewnie też dobrze smakuje.